Rozmowa Radia Index. Mateusz Kasperczyk, dzień dobry. Zapraszam na kolejny VIP-kon w Akademickim Radiu Index. Dziś moim i waszym gościem jest pan Krzysztof Niemiec z Fundacji Klub Otwartych Drzwi. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa. Będziemy sobie rozmawiać o działalności fundacji na terenie Zielonej Góry, ale także powiemy sobie o aktualnych wydarzeniach, które dzieją się w waszej fundacji. Ale może zacznijmy sobie właśnie od początku. Jaki jest obszar działań fundacji w Zielonej Górze? Więc fundacja... Najogólniej mówiąc, działa w obszarze pomocy społecznej. Tak bardziej szczegółowo, to zależy nam na tym, aby ludzie zdrowi i ludzie niepełnosprawni, prawda, spotykali się w jakimś miejscu razem, żeby była taka integracja tych ludzi, żeby ci ludzie byli postrzegani na zasadzie partnera, kolegi, koleżanki, żeby dzieci się bawiły razem. Że jeżeli jest awantura, prawda, między dzieckiem niepełnosprawnym, na przykład zespołem Downa, a dzieckiem zdrowym, to tylko o to, że jakaś Małgosia nie dała mi długopisu i dlatego się nie będę z nią bawiła, ale nie dlatego, że ona jest, prawda, chora. Więc o takie coś nam chodzi i takie działania prowadzimy. Prowadzimy również działania dla osób z bardzo głębokim upośledzeniem, już to ruchowym, już to intelektualnym. Tutaj prowadzimy muzykoterapię. Jeżeli chodzi o pomoc socjalną dla osób potrzebujących, no to tutaj wielkie nasze zaangażowanie było w program, Europejski Program PEAD, tego dożywiania, od którego żeśmy troszeczkę już odeszli, ale przepraszam, chcemy wchodzić w niego, wejdziemy dzięki PKPS-owi, wejdziemy w niego z powrotem już w tym roku. Mamy przyznane 10 ton żywności, które przywieziemy z Milanówka, a na jesień rozpoczniemy wydawanie żywności w dalszym ciągu dla rodzin potrzebujących i w mieście, i w powiecie zielonogórskim, i w gminie. Prowadzimy w tej chwili świetlice, to nie świetlice, to jest klub środowiskowy, bo świetlica to trzeba się zapisać, lista obecności, prawda, i takie rzeczy, a my robimy to trochę inaczej, jest to klub środowiskowy, kto chce, przychodzi. Chce się bawić, to bawi, chce pracować, to pracuje. W tej chwili działają takie sekcje szumnie nazwane naukowe, językowe, jest to, uczymy dzieci języka angielskiego, dzieci się uczą matematyki. Ten język angielski to taka bardziej jest zabawa językiem angielskim. Dzieci się bawią słowami, kulturą anglosaską, prawda? A no, matematyka to już niestety nie zabawa, ale konkretne korepetycje, odrabianie lekcji, pomoc, prawda, przy podciągnięciu się tekst. No, to są właśnie te rzeczy, które działy się i dzieją w tej chwili w naszej fundacji. Oprócz tego fundacja również prowadzi działania na rzecz upowszechniania kultury w Zielonej Górze. Upowszechniania kultury? No to takie duże słowo. Bardziej byśmy powiedzieli, że nasze związki z muzyką, które kiedyś żeśmy robili, to były takie... No, te koncerty filharmonii, koncerty strasznie zaczarowane. No tak w każdy czwartek, raz w trzeci czwartek miesiąca bodajże dzieci z naszych szkół podstawowych spotykały się w filharmonii i mogły zobaczyć, co to jest filharmonia, jak to się je, prawda? I takie właśnie rzeczy. A to też już ten projekt minął. Teraz myślimy o czymś innym. Chcemy, aby dzieci same zaczęły się bawić w teatr. Dzieci same wymyśliły sobie, że teatr i no, nie będę chyba zdradzał do końca scenariusza. W każdym razie chodzi o panią, która znalazła sposób przerabiania soku winogron w wino, okrzyknięto ją czarownicą, był proces, chcieli ją spalić, ale Bachus zwołał bachuciki kogoś tam zamieniły, prawda, i tak się tego, no, dzieci jakoś tam z tego wybrną i chcą to pokazać na jesieni w tym roku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rok 2014 to również zupełnie inne pole działalności waszej, bo także w tym roku będziecie chcieli skupić się na prowadzeniu szkoleń. Jakie to będą szkolenia w roku 2014? W 2014, to znaczy tak, szkolenia w zasadzie zaczęliśmy w roku ubiegłym, ale one były takie bardzo delikatne. W tym roku chcemy zrobić tego trochę więcej, więc będzie pomoc przedmedyczna. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby nasi wolontariusze, młodzi ludzie i trochę starsi, wiedzieli, jak się zabrać, jak pomóc osobom potrzebującym.
wychowawca kolonijny, opiekun kolonijny, kierownik wycieczek, kierownik kolonii, poza tym jeszcze opiekun osoby starszej. No i dogrywamy, to jeszcze nie do samego końca, to tak na 95%, ale na pewno będzie, tylko że tak jeszcze nie wiem dokładnie jak, więc nie ogłaszamy tego dokładnie. Chcemy zrobić kurs języka migowego, ponieważ chcemy ludziom... Kiedyś była taka akcja w bibliotece wojewódzkiej, Klub Książki Mówionej. Osoby niewidzące przychodziły tam, rozmawiały na temat książek. My chcemy zrobić coś takiego, ale rozszerzyć to również o osoby niesłyszące. Po prostu lektor będzie czytał i migał, żeby te osoby miały możliwość dyskusji na temat wymiany słów, wymiany swoich wrażeń z czytanej książki. A również chcemy, żeby osoby niewidzące przyszły do nas i również, żeby ten klub, który był, żeby powstał, żeby u nas się mogli spotkać, porozmawiać na temat książek, które usłyszeli. My ze swojej strony możemy te osoby przywieźć do nas, do klubu, odwieźć z powrotem do domu, pomóc w załatwianiu, wypożyczaniu książek, ale to jest jeszcze taka historia, którą chcemy na tym dograć, pozałatwiać, podopinać. Takie też mamy pewne założenia, żeby coś takiego było. Mamy dużo miejsca i te miejsce chcemy wykorzystać z dobrem dla mieszkańców. Mówiliśmy o tych szkoleniach właśnie z zakresu kierownika wycieczek czy opiekunów kolonijnych. Dlaczego akurat takie kursy? Dlaczego na taką działalność postawiliście na ten rok 2014? My, takim naszym marzeniem od wielu lat jest coś takiego, co żeśmy nazwali poznawanie ziemi lubuskiej. Mało kto wie o czymś takim, co się nazywa lubuski szlak cysterski. Chcielibyśmy, żeby dzieciaki zobaczyły, ale nie tylko dzieciaki, również i osoby starsze. I teraz organizując taką wycieczkę, to musi być kierownik wycieczki, musi być opiekun tej wycieczki, prawda? Osoby, które mają odpowiednie uprawnienia, które znają się, wiedzą jak zaopiekować się grupą ludzi, którzy wyjeżdżają na wycieczkę. Niekoniecznie to są dzieci, ale również i osoby starsze. Stąd właśnie opiekun osoby starszej. To właśnie o to nam bardzo chodziło. Poza tym jest jeszcze w planach, dzięki hojności radnych naszych, otrzymaliśmy pieniądze i tworzymy salę komputerową. Sala komputerowa to będzie rzecz dla osób niepełnosprawnych z takim niewielkim intelektualnym chorobą intelektualną i dla osób 60+. Jesteśmy po rozmowach z uczniami z elektronika, z mechatronika, którzy będą robili szkolenia dla tych ludzi, będą ich zaznajamiali, jak założyć konto sobie w internecie, uruchomić pocztę, płacić w banku, takie rzeczy. I stąd właśnie jest potrzeba, jeżeli to będzie osoba starsza, żeby wiedzieć, jak się do niej zwrócić, jak... No nie wszystko można, prawda? Tak jak młody człowiek szybko pojmie i tak dalej. Tu musi być troszeczkę inaczej, musi być inne podejście. I tego właśnie chcemy nauczyć, stąd właśnie potrzeba tych właśnie szkoleń. Waszą siedzibę możemy znaleźć przy ulicy Staszica. To jest też taka siedziba, gdzie możemy znaleźć też dużo miejsca dla osób, które pojawią się u was. Tak, tak. To jest bardzo duże pomieszczenie. To dzięki uprzejmości władz miasta żeśmy otrzymali. Co prawda płacimy niebagatelne pieniądze za to, ale się opłaca. I tam jest miejsce kolorowe, przyjazne. Każdy, kto chce, może przyjść. Usiąść, pogadać, pośmiać się, poczytać, pomóc w pracy, jeżeli chce, robić na drutach, jeżeli ktoś ma życzenie, też można, wszystko można robić, a jeżeli chce malować ściany, to też proszę bardzo, w tej chwili uczennice z liceum plastycznego malują ściany, robią kolory, jakieś bajki, nie bajki, smoki, nie smoki, łąki na tych ścianach się, prawda, pojawiają i jest bardzo kolorowo, bardzo wesoło.
Także współpracujecie z innymi podmiotami w Zielonej Górze, z różnymi fundacjami, bo z tego co wiem, także na ulicy Staszica w waszej siedzibie mieści się również Fundacja Potrafię Pomagam. Tak, tak. I to był nieprzypadkowy wybór, ponieważ i Karolinę Skoczylas, i Sylwię, w tej chwili Walter, bo wyszła za mąż, poznałem wiele lat temu i widziałem, jak pracują, widziałem, co robią. Bardzo się to podoba. No a później, poza tym, klub wolontariatu. To są, oni mają grupę młodych ludzi, którzy są przyjaciółmi, którzy przychodzą, bawią się razem, pracują razem, pomagają. I tak się troszeczkę oni tułali, nie mieli z jakiegoś swojego miejsca. My żeśmy własnym sumptem, dzięki naszym starszym wolontariuszom, a niektórym bardzo starym wolontariuszom, wyremontowali jedno z pomieszczeń i żeśmy zaproponowali właśnie zarządowi Fundacji Potrafię Pomagam, czy nie zechcieliby się do nas, prawda, przeprowadzić. Wyrazili zgodę, więc żeśmy przeprowadzili wszelkie możliwe i potrzebne rozmowy z właścicielem, bo nie można, prawda, bez zgody właściciela. W tej chwili mamy zgodę właściciela lokalu, że możemy, prawda, tam podnająć, udostępnić nieodpłatnie właśnie ten kawałek podłogi dla nich. I oni tam właśnie swoją działalność mają, spotykają się w piątek, mają taką bardzo fajną rzecz, co się nazywa Wesoła Zagroda. Dziewczyny i chłopcy kręcą filmy, wygłupiają się, rzucają to na Facebooka, na YouTubie, jakieś takie filmiki się kręcą, ale są bardzo przydatni również dla nas, bo gdy organizowaliśmy bal, gdy się rozpoczynały ferie, więc bal był dla maskaradowy z wyborem królowej i króla balu, to nam właśnie oni pomagają, jeżeli robimy jakieś akcje, chociażby wydawania żywności. To bardzo pomocni są przy wydawaniu żywności ci właśnie ludzie młodzi. Także w tym roku fundacja będzie obchodziła swoje dziesięciolecie. Czy szykuje się jakaś impreza, żeby uczcić ten jubileusz, czy raczej wszystko będzie przebiegało spokojnie i bez większego hałasu i szumu w Zielonej Górze? To znaczy chcielibyśmy, czy nam to wyjdzie, to nie wiem. Jest pomysł związany z mieszkańcami młodymi i z rowerami. Prawda? Chcemy jako już taki dziesięciolatek, chcemy po prostu ofiarować coś młodym ludziom, żeby się poznawali Zieloną Górę, poznawali okolice Zielonej Góry, uprawiali jakiś sport, w tym wypadku chodzi o rowery, no ale to jest jeszcze tak trochę do pododogrywania, to nie tylko od nas zależy. Generalnie chodzi o to, że my będziemy mieli rowery, a ludzie będą mieli ochotę, proszę bardzo. I tutaj, prawda, można się będzie i nauczyć jeździć, i przepisu się nauczyć, i poznawać sport, prawda, i wszystko razem. To jest takie łączenie aktywności sportowej też trochę z historią Zielonej Góry. No, przyjemne, tak. Z pożytecznym. No takie właśnie coś takiego, żeby właśnie wykorzystać, bo Zielona Góra, uważam, ma wielką potencję, wielki potencjał. Tu można wiele rzeczy robić w tym naszym mieście. Ono nie jest za duże, ale nie jest małe. Można zrobić bieg sztafetowy szlakiem Bachusików, wykorzystać historię Bachusów i pionierów Zielonej Góry. To są tak fantastyczni ludzie. Mieliśmy w tamtym roku zakończenie wakacji. Zaprosiliśmy do Cigacic na galary. Zrobiliśmy taki spływ młodych ludzi, dzieciaki, ich rodziców i właśnie pionierów. Kiełbaski, te rzeczy, ale no proszę sobie wyobrazić, że pionierzy byli zasypywani pytaniami właśnie tych dzieciaków ze szkół podstawowych. To była trzecia, czwarta, piąta, druga klasa. I o takie bardzo, bardzo fajne rzeczy się pyta. No nie tylko, no, pan Tuliszka był zasypany, prawda, wiadomo, pytaniami na temat sportu i dzieciaki z otwartymi buziami słuchali na temat żużla, prawda, jak to kiedyś było, że dwa motory i to całkiem inaczej. Więc te rzeczy można tak pięknie wykorzystać, tak wyeksponować i pokazać światu, jak tutaj fajnie w tym naszym mieście jest.
Jesteśmy radiem akademickim też, więc zapytam o to, czy studenci mogą także włączyć się w wolontariat w waszej fundacji. Ależ oczywiście i się włączają, jak najbardziej. Przychodzą do nas ludzie, no chociażby Ania Kwiatkowska, która jeżeli tylko zaczyna się akcja Szlachetnej Paczki, wykorzystuje i nasz potencjał, i nasz lokal. Bardzo ich chętnie gościmy u nas i ostatnio przecież studentów to tam była cała chmara, jak była Szlachetna Paczka. Na studentów również możemy liczyć, gdy chodzi nam o sprawy związane chociażby z matematyką. Kasia młodych ludzi uczy matematyki. Z zajęciami związanymi z jakimiś warsztatami artystycznymi. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Tylko chęć, proszę bardzo. Jest zasada, która panuje w naszej fundacji. Ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, mam pomysł. I mówi o tym pomyśle. Mówimy, fajnie, rób. A jeżeli ci będzie coś potrzeba, to powiedz nam, a my ci pomożemy. Ale robić będziesz ty, bo to twój pomysł. Jeżeli ktoś z was ma pomysł, to oczywiście zapraszamy do tego, żeby pojawić się u was. Jeszcze tak może podajmy dokładny adres, gdzie się fundacja mieści. Zielona Góra, ulica Staszica, 1113. To jest vis-a-vis przy skrzyżowaniu koło basenu Nowity. Także będziemy oczywiście informować o tym, co dzieje się w Fundacji Klub Otwartych Drzwi na portalu w zielonej.pl. Moim gościem i waszym był Krzysztof Niemiec, prezes Fundacji Klub Otwartych Drzwi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku.